Rozmowa dnia. W naszym studiu zapowiedziany już wcześniej profesor Grzegorz Kołodko, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu. Bądźmy konsekwentni, trzymajmy się tego wyniku w maratonie 2:09 w Moskwie. Ugandyjczyka, który wygrał? Ugandyjczyka Stevena Kiprotича, pana najlepszy rezultat? No to ja musiałbym jeszcze biec do mety, aby powtórzyć swój najlepszy rezultat. Prawie godzinę i 9 minut. Mój najlepszy to były 3 godziny 38 minut w Montrealu. To jak na pana dość szybko, czy da się szybciej? W Toronto. No to był najlepszy wynik, ale wie pan redaktorze, ja biegam dla przyjemności. Jak powiada mądrość ludowa, w zdrowym ciele zdrowy duch, jednego drugiego nigdy za dużo, więc biegam i tak rozbiegawszy się kiedyś zadałem sobie pytanie, a może by tak właśnie cały ten maraton, i od czasu do czasu biegam, przebiegłem już, następny będzie 40 w ciągu ostatnich 12 lat i zachęcam wszystkich do biegania. Ostatnio zostałem bardzo wzruszony i rozbawiony, bo dostałem list i e-maila od naczelnika więzienia z Rawicza, który zaprasza mnie, aby tam ich odwiedzić i wziąć udział w półmaratonie. Dlatego, że jest wielka akcja wychowawcza, służąca reedukacji pod hasłem "Mimo, że biegam, mimo, że siedzę". Chodzi o tamtych więźniów. A więc biegają wszyscy w takich warunkach, w jakich są. Im więcej ludzi będzie biegało, tym lepiej. Nie od razu i niekoniecznie maraton. No ale może być tak, panie profesorze, że podczas pana wizyty w Rawiczu w charakterze gościa, nie pensjonariusza, broń Boże, ktoś zapyta pana o budżet na przykład na rok 2013, bo to dzisiaj rząd ma się zająć nowelizacją. Czy takie pytanie brzmiące mniej więcej, czy można było inaczej, czy można było przyjąć inne założenia, jest jeszcze aktualne? Panie redaktorze, ludzie pytają o najprzeróżniejsze rzeczy. Ja jestem w jakimś stopniu osobą publiczną, choć trzymam się bardzo daleko od polityki, ale na przykład korzystam ze środków komunikacji publicznej, które też stykają się z finansami publicznymi, bo drożeją, ludzi to czasami irytuje i często ktoś podchodzi i mówi, niech pan wróci, zrobi z tym porządek, za pańskich czasów to było inaczej, albo jak będzie, co pan myśli. Dyskutujemy o tym, gdyż ocieramy się wszyscy o finanse publiczne, o budżet, mówimy jednak o budżecie naszym, to jest budżet naszego państwa, naszego społeczeństwa, na który włożymy jako podatnicy i z którego korzystamy w różnym stopniu. Są tacy, którzy w niewielkim, a są tacy, którzy w bardzo dużym. Ja sądzę, że prawie nikt nie ma w świadomości i tego, o co pan redaktor pyta, że na przykład jeśli ktoś jest osadzony w zakładzie penitencjarnym, ja z akurat więziennictwem się nie zajmuję, no to też jest to w naszym interesie, że ci ludzie są odizolowani dlatego, że postąpili wbrew prawu, ale to wszystko kosztuje. My nie mamy takich problemów jak na przykład Amerykanie, gdzie więzienia są zupełnie przeludnione. To jest zatrważające, ale 1% dorosłych amerykańskich mężczyzn siedzi w więzieniu. W tym wielkim, wolnym kraju co setny jest mężczyzna dorosły, jest więźniem. Ale budżet ma problemy. W dużym stopniu z winy błędów popełnionych w polityce gospodarczej przez nasz rząd. Ja bym chciał, abyśmy jednak oddzielili w tej rozmowie, w dyskusjach i tu u pana redaktora i dalej, jaka jest sytuacja, jak do tego doszło, od tego, co zrobić, żeby ją zmieniać na lepsze. Bo moim zdaniem rząd Platformy premiera Tuska zasługuje na krytyczne uwagi, jeśli chodzi o to, że doprowadził do tej sytuacji. Natomiast to, co proponuję, ogólnie biorąc, jest w obecnej sytuacji, w której już jesteśmy, w miarę rozsądne. Mm-hmm. To pan jest autorem słów, że martwi mnie to, że nie jest lepiej, a mogłoby być lepiej, gdyby nie popełniono pewnych błędów. Z pewnością, dlatego, wie pan, błędach, bo można powiedzieć chwilę. Tak. Rząd zakładał, to jest pierwsze pytanie do rządu i rząd na to pytanie jednoznacznie nie odpowiedział. Próbuje się jakoś od tej odpowiedzi oderwać, mianowicie jak doszło do tego, że w trakcie realizacji budżetu na rok bieżący, bez jakiegoś wielkiego, niespodziewanego kataklizmu, raptem zabrakło 20 kilka miliardów złotych. O tyle większa jest tak zwana dziura budżetowa, która postawiła nasze finanse w bardzo trudnej sytuacji, z której rząd teraz próbuje w miarę rozsądnie obronną ręką wyjść. Czy to był błąd prognozy? Czy to był błąd polityki? Moim zdaniem jedno i drugie. Błąd prognozy na tej zasadzie, że zbyt optymistyczne były przepchnięte przez rząd
pół roku temu, czy pod koniec zeszłego roku, założenia co do skali oczekiwanego wzrostu gospodarczego, co do efektywności fiskalnej, ściągalności podatków. I bardzo wielu, a jak niewielu, to niektórzy z nas, krytykowali rząd, pokazywali, że to opiera się na kruchych założeniach, bardzo wątpliwych, że jest nadmierny optymizm, że to jest nierealistyczne. Rząd to zlekceważył. No i teraz minister finansów powiada, no ja sam mówiłem też, że jak będzie gorzej, to będzie budżet rewidowany. To znaczy pytanie jest, czy pan minister już w grudniu, w styczniu wiedział o tym, że budżet będzie rewidowany, bo jest nierealistyczny. Moim zdaniem rząd o tym wiedział, czyli krótko mówiąc zamanipulował Sejmem, opinią publiczną, Komisją Europejską. Minister Rostowski sam przyznał w studiu, że już w październiku podczas prezentacji w Sejmie, podczas pierwszego czytania mówił o tym, że może dojść do nowelizacji. Nie wyklucza takiego działania. Nie wykluczał. To znaczy moim zdaniem nie mógł wtedy nie wiedzieć, że ten budżet jest nierealistyczny. Czyli krótko mówiąc przyjęto pewien plan finansowy, opierając się na informacjach, o których wiadomo było, że są naciągnięte, nierzetelne, czy w charakterze właśnie takich zamków na piasku. Wobec tego doszło do głębokiego tąpnięcia i trzeba coś z tym zrobić. Wpływy są około 23 miliardów złotych, albo jak my częstokroć mówimy, porównując to do dochodu narodowego, do produktu krajowego brutto, około 1,5% mniejsze niż zakładano. I teoretycznie biorąc, co rozumie każda gospodyni domowa, jeśli powstałaby i taka dziura, no to albo musi sobie zwiększyć dochody, albo musi obciąć wydatki, albo musi pożyczyć od sąsiadki. Albo wszystkiego po trochu. No i w związku z tym, że wydatków, dochodów zwiększyć nie za bardzo wiemy, jak to zrobić, zwłaszcza w krótkim okresie. Tutaj można dawać różne rady, dobre rady dobrze dawać. Pozostają dwa kolejne posunięcia, mianowicie zmniejszenie wydatków i zwiększenie deficytu, czyli zadłużenia, czyli przepchnięcie problemu na przyszłość, także na nasz koszt, bo koniec końców koszty tego ponosi polskie społeczeństwo. Tylko jest pytanie, jakie grupy w jakim stopniu. I akurat rząd postanowił, że w mniej więcej 1/4, około 6-7 miliardów złotych, zmniejszone będą wydatki w trakcie marszu, w trakcie tego maratonu tegorocznego budżetowego. W połowie mniej więcej na obronę narodową, a w pozostałej części idzie to zwiększenie deficytu i w przyrost długu publicznego, czyli tego, co my wszyscy Polacy jesteśmy winni swojemu własnemu państwu, a co już na głowę przekracza sporo 20 tysięcy złotych. Ja akurat uważam, że jeśli chodzi o te cięcia tych wydatków, że z tych oszczędności dodatkowo czynionych w wyniku tej dziury istotna część idzie na tak zwaną obronę narodową, to jest dobre rozwiązanie. To jest bardzo ciekawe. Ja sądzę, że nasi słuchacze, pan redaktor sobie nie zdają z tego sprawy, ale w tych ciężkich czasach, bo czasy łatwe nie są, Polska jest chyba jedynym krajem członkowskim NATO, gdzie rosną wydatki, miały zwiększyć się wydatki na obronę narodową bodajże aż o 7%. W warunkach takich, kiedy moim zdaniem, chyba pańskim też, nam żadne zagrożenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zewnętrzne, w tej chwili przed nami nie stoi. Wobec tego dobrze, że akurat zmniejsza się wydatki w tej grupie, a nie na przykład na pewne transfery socjalne, czy tam, gdzie one mają bardziej istotne znaczenie z punktu widzenia kształtowania koniunktury. Czyli to jest taka polityka trochę łatania, ratuj się, wybrnięcia z tej sytuacji, do jakiej doszło według rządu, albo do jakiej według krytyków tego rządu z pozycji merytorycznych ten rząd doprowadził, a czego można było jakiś czas uniknąć. Dlatego proponuję, żebyśmy rozdzielili tę sytuację i potępiali rząd za jego błędy, które już popełnił, a pochwalili go za pewne rozsądne posunięcia, które teraz proponuje. Choć raz jeszcze w sytuacji, której można byłoby uniknąć, żeby ta polityka była trochę bardziej roztropna w swoim czasie. A kiedy pan profesor czyta informacje, niektórzy mówią, że to wrzutka, że ma być odwołany wicepremier, minister finansów Jacek Rostowski, to jak pan reaguje, jakie to będzie miało znaczenie no, dla sytuacji budżetu państwa? Pan nie czytam informacji, jak mi pan redaktor o tym mówi, to widocznie wy o tym mówicie, media, może także pewne kręgi polityczne. Nie wiem, czy mam być odwołany, czy nie. Ja, panie redaktorze, nie zajmuję się polityką kadrową. Zajmuję się teorią ekonomii zrównoważonego, długookresowego rozwoju. Ocieram się o finanse publiczne. Jak pan mnie pyta, jak ustawiać finanse publiczne, jak zmieniać regulacje polskiej gospodarki, żeby znowu wejść w fazę dynamicznego wzrostu i rozwoju, tak jak nam to się udawało w innych czasach, także wtedy, kiedy tę politykę koordynowałem, to odpowiadam. A politykę kadrową także w sferach najwyższych politycznych zostawiam tym, którzy ją
uprawiają. I tyle na ten temat. Tak, tak, i tyle na ten temat. Niech pan nie oczekuje, żebym został kadrowym Platformy Obywatelskiej. Powiedziałem, od polityki w tym znaczeniu trzymam się na dystans daleko dłuższy niż maraton. Jeszcze na chwilę, jeśli pan profesor pozwoli, w sprawie nowelizacji budżetu, założeń, jakie były przyjmowane, okazuje się, że błędne. Portal forsal.pl pisze coś takiego. Gdyby minister finansów zaplanował budżet z konserwatywnymi założeniami i makroekonomicznymi i niskim deficytem poprzez twarde ograniczenie wydatków, to zapewne teraz wszyscy byśmy zarzucali ministrowi, że wpędził polską gospodarkę w recesję. Koniec cytatu. Wie pan redaktorze, to znowu zależy, o jakim okresie my mówimy. Bo jeśli jesteśmy w fazie wrzesień, grudzień zeszłego roku, no to mleko było już rozlane. Albo inne przysłowie, nie żal było żałować róż, kiedy płonęły te polskie finansowe lasy. Natomiast proszę pamiętać, że wspomniany przez pana minister to już jest ministrem ładnych parę lat. Te rządy to my mamy już drugą kadencję. Ta polityka, ta, nie jakichś innych formacji politycznych, innych partii, trwa już około 6 lat i tutaj się pewne błędy kumulują. Wobec tego pytanie jest, czy była konsystentna, zwarta, rozważna, długookresowa strategia zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki, gdzie finanse publiczne, gdzie podatki, transfery, wydatki, budżet i jego deficyt, zarządzanie długiem publicznym były widziane jako instrumenty tej polityki. I z tego punktu widzenia przychylam się do tych głosów, które są bardzo krytyczne z tego punktu widzenia. Natomiast nie będę dołączał do tych kolegów ekonomistów, którzy huzia na juzia, teraz nie podoba im się to, że rząd chce wprowadzić nową regułę wydatkową, która ma dyscyplinować wydatki na przyszłość, ustawiając się słusznie pod kątem oddziaływania antycyklicznego, żeby nie było tak. I to jest bardzo ważny krok we właściwą stronę tego rządu, że rząd się wycofuje ze swoich wcześniejszych błędów, kiedy pan redaktor pamięta. Dyskutowaliśmy także tu na antenie naszej radiowej jedynki. Ja też krytykowałem rząd za to, że skłaniał się do cięcia wydatków w tak zwanych trudnych czasach nadmiernych, co podcinało bazę podatkową, bo zmniejszało koniunkturę. A teraz rząd poprzez propozycję tej nowej reguły wydatkowej powiada, w tak zwanych trudnych czasach należy oczywiście jak zawsze dyscyplinować wydatki, co także zrozumie gospodyni domowa, a czasami nawet minister finansów. Natomiast nie w takim stopniu, żeby to osłabiało poprzez zmniejszenie popytu i naszych wydatków, możliwości zbytu naszych przedsiębiorców i wobec tego wprowadzało nas w stagnację, czy a czasami nawet i w recesję, czego Polska jeszcze na szczęście do tej pory uniknęła. Bo proszę pamiętać, że każda gospodarka i Polska nie jest wyjątkowa i to zrozumieli także wreszcie neoliberałowie z Platformy Obywatelskiej, nie potrafi wytwarzać więcej niż potrafi sprzedać za granicą, a przede wszystkim w kraju. A w kraju można sprzedać tyle, ile my, przedsiębiorca, zwłaszcza ludność, gospodarstwa domowe, my, pan, ja, nasi słuchacze, miliony, potrafią kupić za swoje dochody, a te dochody praktycznie nie rosną. W zeszłym roku realne dochody po raz pierwszy spadły za życia niektórych z Polaków, choć minimalnie o 0,2, ale spadły. W tym roku one rosną śladowo. W roku następnym praktycznie tego wzrostu też prawie nie będzie, bo jest to wzrost około 1%. To jest poniżej progu świadomości społecznej. To jest to, co powoduje, że Polacy mówią, że jest coraz gorzej. Chociaż niektórym jest lepiej, niektórym nawet dużo lepiej. Tak, ale wielu milionom Polaków sytuacja się pogarsza i słusznie mają o to pretensje nie do świata zewnętrznego, nie do tak zwanego kryzysu, nie do onych, bo zawsze się jacyś oni znajdą. Teraz oni nazywają się kryzys europejski, światowy, amerykański czy inny. Tylko do onych, czyli do władzy, która za pewne rzeczy odpowiada, za pewne nie. Wobec tego, jeśli rozdajemy pochwały i ciosy, to bądźmy tutaj sprawiedliwi, bo i na tym polega sprawiedliwość. I dlatego za tą przeszłość ten rząd naprawdę powinien być, jeśli chodzi o politykę budżetową, finansową, raczej skrytykowany. A co do tych propozycji, jakie są w krótkim okresie, tak jak już powiedziałem, większość z nich jest rozsądna. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za spotkanie. Dziękujemy. No i udanego koncertu życzymy. To chyba a nie tak, tak, dzisiaj za żadnej polityki udaje się wieczorem. Na Stadion Narodowy, na koncert Rogera Watersa. The Wall, bo ja jestem z pokolenia The Wall, a czasu na antenie u pana redaktora zawsze nie starcza. Wobec tego wszystkich państwa zapraszam do dyskusji dalszej, do kontynuacji tej rozmowy na stronie facebook.com/kolotko. Profesor Grzegorz Kołodko był gościem Sygnału Dnia. Dziękujemy za spotkanie. To ja dziękuję. Dziękujemy. Pan profesor był gościem naszej ukochanej jedynki. Bardzo ładne.